Mózg to nie mięsień, ale warto go ćwiczyć. Zagraj w Quiz House i sprawdź, ile wiesz. Link w opisie. 0,2 godziny. Ile to minut? 0,2 godziny. 20 minut. Czyli 0,2 to 20 minut, a 0,4 to ile? Nie no, 10 minut. To jak 0,2 godziny to 10 minut, to 0,4 godziny to ile? 50. Cześć, z tej strony Piotrek Dybski i dziś wraz ze mną poprowadzi odcinek komik Mateusz Socha. Siemano, dzisiaj będziemy rozmawiać o matematyce, czyli moim ulubionym poza WF-em przedmiotem szkolnym. Jeżeli wy też lubicie matematykę, wbijajcie naszą aplikację Quiz House, to mamy quizy matematyczne, grajcie, bawcie się, a my zaczynamy odcinek. 10 do sześcianu to? No co, 10 do kwadratu to będzie 100 i do sześcianu to było 1000. Dobrze. Pewnie się czuję z matematyki zdecydowanie i pisałem rozszerzoną biologię, ale biologia to w ogóle kosmos. Domyślam się. To przejdźmy powoli do pytania. W takim razie powinno ci dobrze pójść. Powiedz mi, 10 do sześcianu to? Nie wiem, 10 tysięcy? Niedaleko, ale troszeczkę się pomyliłeś. Milion? 10 do sześcianu, 1, 0, 0, 0, 0. Czyli? Czyli... no, dużo. Pewnie 1, 9, 0, mówię. Nie, to trochę za dużo. To 1 i 7 zer. Czyli 4 zera. 4 zera? 4 zera. I to jest ile, jaka to jest liczba? To jest 100 tysięcy. 10 tysięcy. Tak. Czyli 10 do sześcianu, a jak to obliczyłeś? Normalnie. Czyli? Czyli no w pamięci. W pamięci. No. Nice. Trzeba pomnożyć raz 10, raz 10, raz 10, raz 10, raz 10. Tak, ile razy tak musisz przemnożyć? Na 6, ale nie wiem ile to jest. Matematyka, fizyka w rozszerzeniu. I coś z tym planujesz? No, myślę nad studiami, ale wszystko zależy od tego, jak mi pójdzie matura. To mam nadzieję, że przejdziesz przez ten odcinek jak burza, bo mamy matematykę. Pierwsze pytanie, 10 do sześcianu to? Nie miałem tego. Jak to znaczy, że nie miałem tego? Naprawdę tego nie miałem. Skróć ułamek 35 dwudziestych. 7 czwartych. Dobrze. 35 przez 5 to będzie... 6 czwartych. Nie skrócę tego ułamka. Skrócisz? Skrócę. 5 trzecich. A, skrócę. tak. To jest 1 jedna piąta? Nie. 0,2 godziny to ile minut? To jest 1 piąta godziny, czyli 12 minut. Dobrze. 20 minut, tak? Mm-mm. Nie, 0,2. 30 minut. 20 minut. Czyli... 0,2 to 20 minut, a 0,4 to ile? Nie no, 10 minut. To jak 0,2 godziny to 10 minut, to 0,4 godziny to ile? 50. 0,2 godziny, 20. Czyli studiujesz architekturę, tak? Dobra. Ale nie liczby, ej. Nie matmy. To w sumie tak, to jest rysowanie. Ja mam tak pusto w mózgu w tym momencie, że ja po prostu... Ja potrzebowałabym to gdzieś rozwijać, ale... Tylko w tym momencie? Sorry, tak wiesz. Ale ja to już słyszę na co dzień, Jak się mówi prawidłowo, sinus czy kosinus? Nie no, oba są prawidłowe, no ale... Dobra. A czym się różnią? No są przesunięte w fazie o pi. Skąd to co wie? Kosinus. A ty co byś powiedział? Nie pisze się, a sinus się czyta. To jak się mówi prawidłowo, sinus czy kosinus? Nie wiem, mogę strzelić w sinus. Ile wynosi w przybliżeniu liczba pi? 3, 14 i tam dalej, jakieś pełno tych liczb. Nikt nie wie, co jest tam dalej, nie? 3, 14. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9. Ja to muszę sprawdzić, bo no, to jest... 1,3, 1, 4 i dalej nie wiem. Nie, 3, 14. Nie, 1,3, 1, 4. 3 na początku. Nie. Się dogadać, nie? Nie, 3, 14. Wytniemy to. 3,14. Na pewno tego nie wytniemy. Dobra, lecisz. To jakiś tam początek będę pamiętał. To będzie 3, no. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9. Coś takiego. Źle. Kurwa. Nie, dobrze wszystko.
Ja nie wierzę. Cenę butów, które kosztowały 150 zł, okay, obniżyli o 30%. Ile kosztują teraz? 10% to jest 15, aha, no to 30 to 45, aha, no to 105. Dobrze. Coś koło stówy? To nie jest wystarczająca odpowiedź. Nie. 100 zł, bo to będzie 150 minus 50 chyba. Czemu tak? Bo 1/3 ze 150 to będzie 50. Jeżeli obniżyli o 30... Policzo... Czy kosztują 90 zł? Jakieś 90 zł. 90, może 100. Coś koło tego. Okej. Okay. No dobra, czekaj, to 150 na połowę to jest 75. No, to... A co jest więcej, czyli gdzieś 90. No to będzie 30%, to będzie 120 zł. O 30, czyli 70 zł kosztują teraz jakoś, coś takiego, nie wiem. Czy ty wiesz może? 50 zł. Nie, to byłaby piękna promocja, ale... No to 120. Jak 150 minus... 30. No tak. 120. Procent. A... 100 zł? Nie. Jaka jest objętość bryły o wymiarach 4 metry na 8 metrów na 2 metry? 4 razy 8 razy 2, to aż 64 metry sześcienne. Dobrze. Z jednostką podał, nice. Jak jest wzór na objętość? 1/3 pp razy h. Nie metry. Czemu bardzo trafiłam dobrze na matematykę? Bryła 4, 8 i 2, czyli to jest trójkąt. I co mam obliczyć? Objętość. Objętość 4, 8 i 2 to będzie 12, 14. 16? Nie, no więcej, więcej. Co to jest mianownik? Okej, okay, no to jak dzielimy i mamy ułamek, tak? To na górze jest licznik, na dole jest mianownik. Dobrze. Nie, już nie pamiętam. Miesiąc temu skończyłam szkołę, już mogę nie pamiętać. No tak, to jest zasada ZZZ, tak? Co jest ta część zdania, która odpowiada na kto co? A w matematyce? A to jest góra ułamka chyba, albo tak, chyba tak. Mianownik to jest na górze, na dole licznik. W ułamku. Na odwrót. Mogę ja? Proszę bardzo, to leć. To jest chyba, ja nie jestem pewien, ale chyba to będzie to, że jak masz ułamek, to będzie mianownik i iloczyn. Pierwszy przypadek. Odpowiada na pytanie kto co. Tak. Tak, ale nie wiem czy zauważyliście, mamy matematykę. To w matematyce też jest mianownik. To na górze jest. Kwadrat ma obwód 72 cm. Ile wynosi jego bok? Ale to trzeba najpierw obliczyć obwód, potem coś, nie wiem. Nie wiem, mogę ja? No dajesz. 18. Tak jest. Pięknie. Boże. Super. Jak ja za matura. Teraz do ciebie pytanko. Ja ci w odpowiedź jest taka piosenka Disco Polo. 18. No, tak, 4 osiemnastki. Dziewięć. I 7. 7? Tak na szybko? Nie. 7 razy 4 to nie 82. No właśnie, tak. No to 8, no tak, 8. Oj, więcej bym dał. 4 razy 8 to? 56, tak? No. A jeszcze połowa tego? 36 podzielić na 2. Zaczynamy trudną matematykę tutaj wchodzić. Mówisz, to jest ta trudna. 16 i 16 to jest 20, 32, 16. 16? Tak strzelam? Coś... 16 razy 4. 16 razy 4 to jest 40 plus 64. 64. Jakie jest pole i obwód prostokąta o bokach 5 i 6 cm? No to pole jest 30 i obwód jest 22. Dobrze. No, ale zacznijmy od obwodu. Dobra. Mamy 50, 41. A pole? 15. A obwód? 5 razy 5 to jest 25 i 6 razy 6 32. Co jest większe, 1/3 kilograma czy 400 gram? 400 gram. A ile jest 1/3 kilograma? No to 333 gramy i... w okresie. W okresie. No i będzie zarówna, ja wiem, ale muszę to przemyśleć. Wy też tak dajcie zarówna. Dobra, kilogram to jest 100 gramów. Dobra. 1/3 kilograma. Aha. Nie. No, bym ustalał, że to jest równe. 1/3 kilograma to jest... No 3000 na
1/3 kilograma czy 400 gramów. To jest to samo. No jak kilogram, to jest ile gramów mówiłeś? 1000. No i to 1/3 z 1000 to jest ile? 100. Wydaje mi się, że to jest to samo. Czym się różni pierwiastek kwadratowy od zwykłego pierwiastka? No, niczym. Niczym. No tak, mamy zwykły pierwiastek, to dzielimy przez... Na przykład będzie pierwiastek z 4, to będzie 2, a kwadratowy to będzie 2 na przykład do potęgi drugiej 4. Można jest jakby zwykłym pierwiastkiem, a pierwiastek kwadratowy jest podniesiony do kwadratu, czyli do potęgi swojej liczby. Okej, to dajmy na przykładzie. Pierwiastek z 25 oraz pierwiastek kwadratowy z 25 to? Pierwiastek z 25 to będzie 5. Okej, okay, a kwadratowy z 25? A kwadratowy z 25... 125... Znaczy pierwiastek ze 125? Nie, nie. No ma ten... do 3, a zwykły jest do 2. Do 3 to jest sześcienny. I co wtedy? No pod tym, pod, jakby jest obok ptaszka dwójka, jeszcze nad jest dwójka. Wtedy jest, nie. To jest tak normalnie, że razy dwa, że do sześcianu, a pierwiastek normalny to jest tym takim czymś. Czy Polska potrafi liczyć? Chyba nie. Ja zapraszam Was na materiał komediowy Mateusza Sochy. Jest dostępny tutaj oraz link w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16:00. Siema.